Ani szczególne podziękowanie za przygotowanie cudownej liturgii. Bóg zapłać. Moje serce rozlewam na moich braci kapłanów, po prawej i po lewej stronie, na ojca Andrzeja i Adama. Nie planowałem, że tak będzie. Pan Jezus dał mi zdarze, gdy dał w cudownym znaku, bo to dwa różne zakony i to stare. Wasz macie jubileusz w tym roku, nie? Już się zakończył, ale także wielki. Franciszkowi są też starzy. Czyli korzeniami jeszcze idziemy głębiej. To też jest cudowny znak. Nie jestem sam. Jesteście pięknie ubrani. Ci panowie, co nie mają krawatu, mają karę 20 euro. Nie muszą tego ziścić na moje ręce, ale to trochę honoru. Bo impreza ta tutaj miała być na medal. Panie, ani jedna w portkach. Bo jak byłaby zaraz kara. Kilku panów nie domundurowało, nie złożą, nie, ale dla mnie to są tacy chłopy bez honoru. Błogosławię. Błogosławieństwem szczególnie dotknę panią Agnieszkę, tu w tej chwili się pojawiła. Jest pani naprawdę wielką. Jeśli pani wytrwa przy panu i do końca życia, to będzie pani wpisana w poczet niewiast tego typu jak Judyt Wojująca, czy też biblijna Estera, czytać Stary Testament. Dowiecie się, jakiego gatunku są te niewiasty. Jedną panią Agnieszko, jedno tylko proszę, żeby czasami naszych piersi kołkiem nie przebiła, jak to zrobiła Estera, mordując króla po drodze. Teraz uklęknijcie, pobłogosławię was, pan Andrzej mi poda gitarę i zaśpiewamy uroczyście pieśń zwiastunom z gór, podam numer pieśni. Uklęknijcie. Pan z wami, was wszystkich tu obecnych, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Pieśń numer 20-32. Zwiastunom z gór stopom ich cześć poniosą nam radosność. Temu wieś pokoju dar wśród życia tu przychodzi już władać Bóg. Królem Bóg,
pastora.